Witam Państwa ponownie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się motywem walki w literaturze i sztuce. Motyw walki istnieje odkąd narodził się człowiek. Możemy walczyć z wrogiem, ale możemy również z samym sobą. Wyjdźmy jednak od pojęcia samego motywu. Motyw to element, który powtarza się od starożytności aż do współczesności, zarówno w literaturze, jak i w sztuce. Walka to nic innego jak przeciwstawienie się temu, co jest według nas złem. Zło może dotknąć nas z zewnątrz, ale również dotyka nas wewnątrz. Dlatego dzisiejsze zajęcia podzieliłam na dwie grupy. Z jednej strony omówię zagadnienia związane z walką z zaborcą, z okupantem, z wrogiem, z jakimiś siłami zewnętrznymi, z którymi musimy się uporać. Natomiast z drugiej strony będzie to walka z samym sobą. Pierwszym tekstem, na który należy zwrócić uwagę, będzie z pewnością utwór Pieśń o Rolandzie. Tytułowy rycerz walczy z Saracenami w imieniu ukochanej ojczyzny Francji. Chociaż ponosi klęskę, jednak broni się do końca. Występują tam krwawe sceny, między innymi ta informująca nas o tym, że Roland walczy do końca, ponosi krwawe obrażenia, przeżywa wielki ból. Musi walczyć sam ze sobą, ze swoimi słabościami. Mamy tutaj do czynienia z walką jako czynnikiem zewnętrznym, z walką z wrogiem, z Saracenami oraz z walką z samym sobą. Do końca broni swojego miecza, który nazywa się Durendal, do końca również ma nadzieję na to, że jego zasługi zostaną owiane chwałą. Innym przykładem walki z wrogiem, z siłami zewnętrznymi, jest z pewnością polskie rycerstwo, które walczyło z krzyżakami pod Grunwaldem. Opis tej walki zamieszczony jest na kartach krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Bitwę rozpoczyna śpiew Bogu Rodzicy, która wtedy była postrzegana jako hymn narodowy. Na uwagę zasługuje również walka z wrogiem, z Szwedami, którą przedstawił Henryk Sienkiewicz w innej swojej powieści pod tytułem Potop. Tam z kolei widzimy obronę Jasnej Góry. Jest to miejsce święte, wyjątkowe dla każdego Polaka. Dlatego też wygrana bitwa była tak ważna dla podniesienia morale naszych rodaków. Literatura jest pełna walki z zaborcą czy okupantem. Musimy tutaj pamiętać o takich lekturach jak Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego, Twórczeństwie Adama Mickiewicza. Nada by naciać od Filomatów i Filarietów, potem w aresztach, tiurmach, syłkach. Przestańcie! Razie wy nie понимаете, wy suma zaszli? Czy Kamienie na szaniec. Aleksander Kamiński opisuje tutaj walkę Rudego, Zośki, Alka i innych młodych ludzi z okupantem. Przeciwstawiają się wrogowi poprzez liczne akcje, dywersyjne, mały sabotaż, bądź też walkę wprost. Tutaj przykładem niech będzie bitwa pod Arsenałem. Są symbolem tego, że nie należy się poddawać, że należy walczyć do ostatniej kropli krwi.
Walczyć z wrogiem możemy zbrojnie, ale także poprzez tworzenie poezji. Taką poetką, która przeciwstawiała się wrogowi, była z pewnością Maria Konopnicka. Napisała chociażby wiersz o wrześni i pieśń pod tytułem Rota. To w niej solidaryzuje się z całym polskim narodem. Mówi na początku: Polacy będą walczyć z wrogiem pomimo tego, że Polski nie ma już na mapach Europy. Walczymy nie tylko z wrogiem, ale przede wszystkim z samym sobą. Całe nasze życie to walka. Taką walkę z pewnością przeżyła główna bohaterka tragedii Sofoklesa Antygona. To ona, wbrew zakazom Kreona, pochowała brata Polinejkesa. Bała się, ale nie poddała. Wiedziała, że prawo boskie jest ważniejsze od prawa wydanego przez Kreona. Istnieje tu konflikt tragiczny. Musi wybierać pomiędzy dwoma równoważnymi racjami. Nie wie, co ma zrobić. Walczy sama ze sobą. W konsekwencji ponosi śmierć. Jej siostra Ismena nie pomaga, boi się walczyć, boi się o swoje życie. Ważną postacią jest tu również Kreon. Jest on władcą Teb. Walczy sam ze sobą. Jako król wydaje rozkaz. Nie może go złamać. Musi kierować się niezłomnymi zasadami. Walczy sam ze sobą. Wie, że jeżeli Antygona zginie, nie pogodzi się z tym, zniszczy również swoje relacje z synem Haimonem, który był narzeczonym Antygony. Toczy więc ze sobą konflikt wewnętrzny. Polega on na tym, że musi walczyć pomiędzy danym słowem, a sytuacją, jaka zaistniała. Przeciwko Kreonowi występuje również lud. Tebańczycy stają po stronie dziewczyny. Kreon czuje się coraz bardziej samotny. Walkę wewnętrzną przeżywa również bohater naszej ulubionej lektury, pod tytułem Dziady Adama Mickiewicza. Część trzecia. Konrad, przeciwstawiając się wrogowi, walczy z Bogiem. Uważa, że to on jest winny całej sytuacji. Sądzi, że gdyby kochał polski naród, nie pozwalałby mu cierpieć. Dlatego nazywa go mądrością, a nie miłością. Uważa, że nie kocha on swojego narodu, ponieważ pozwala mu cierpieć. Ujawnia to w swojej wielkiej improwizacji. Walka kończy się dla Konrada zwycięstwem, bo słowo car, które ma paść z jego ust, wypowiada szatan. Walka z zaborcą jest bardzo trudna, ponieważ wielu Polaków przechodzi na jego stronę. Widzimy to doskonale we fragmencie Dziadów pod tytułem Salon Warszawski. Najważniejsze słowa, jakie tam padają, które dają nam nadzieję na to, że Polacy mentalnie zwyciężą, są słowa Wysockiego. Nasz naród, jak lawa, z wierzchu sucha i twarda, zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Głębią oczywiście są polscy patrioci. Dopóki oni będą żyć i walczyć, Polska będzie istnieć. Motyw walki wewnętrznej odnajdziemy w Lalce Bolesława Prusa. Pamiętajmy, że jest to lektura z gwiazdką, czyli obowiązkowa na szczęście wielu z Was. Oczywiście był to śmiech drwiąco ironiczny, ponieważ wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że lalka jest przysłowiową kulą u nogi. Niemniej postać Wokulskiego jest ciekawa i barwna. Prowadzi on walkę sam ze sobą. Znajduje się w nieciekawej sytuacji. Zakochany jest bowiem w arystokratce. Musi o nią walczyć. Jak może ją zdobyć? Tylko poprzez pieniądze. Dlatego zdobywa majątek. Jednak to tylko pozornie zbliża go do Izabeli Łęckiej. Możemy stwierdzić, że przegrał on walkę o serce arystokratki. Wesele Stanisława Wyspiańskiego to również utwór, w którym mamy do czynienia z motywem walki
Polska znajduje się pod zaborami. Z wrogiem należałoby walczyć, ale inteligencja woli iść z nim na układy, niż mu się przeciwstawić. Natomiast chłopi nie mają przywódcy. Stać ma się nim gospodarz, ponieważ jest on doskonały do tego, by stanąć na czele narodu. 10 lat mieszka w podkrakowskich Bronowicach, zna chłopów, widzi, że jest w nich potęga, potencjał. Z jego ust padają słowa, albo chłop to ma coś z piasta, chłop potęgą jest i basta. Z drugiej strony jednak jest niepewny. Niepewny siebie, niepewny sytuacji. Kiedy przychodzi do niego Werny Hora, to zaprzepaszcza daną mu szansę. Oddaje w ręce chłopa Jaśka złoty róg, który miał być symbolem narodowego zrywu. Przegrywa więc walkę jeszcze zanim miała ona miejsce. Walczą ze sobą również inni bohaterowie. Pan młody, któremu ukazuje się hetman Branicki, dziennikarz, którego sumieniem staje się Stańczyk, czy też poeta, którego nawiedza Zawisza Czarny. Tę ogólną walkę przegrywa cały polski naród. Okazuje się, że nie jesteśmy gotowi, by przeciwstawić się zaborcy. Jesteśmy skłóceni wewnętrznie, popadamy w coraz większy marazm. A nasze plany to tylko chocholi taniec. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania i komentarzy. Pamiętajcie, że w opisie kanału znajduje się link do mojej grupy na Facebooku. Tam znajdziecie więcej informacji dotyczących tematu, jaki poruszam. Pamiętajcie, że tylko ja tłumaczę Wam z polskiego na nasze.